Onet ujawnia jedną z największych tajemnic premiera Mateusza Morawieckiego. Ujawniamy majątek, który premier w dwóch intercyzach przepisał na swoją żonę Iwonę Morawiecką. Okazuje się, że w ostatnich latach przez ręce państwa Morawieckich przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych, a przychód Iwony Morawieckiej samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 milionów złotych. Premier ma ewidentny problem z jawnością, bo nie jest problemem jego majątek. Jest człowiekiem, który zarobił bardzo duże pieniądze jako prezes zagranicznego banku. Tylko odkąd wszedł do polityki, widać, że bardzo lawiruje w sprawie ujawnienia, ile realnie ma pieniędzy. Intercyzy wykonywał dwukrotnie, zanim został członkiem rządu, właśnie po to, żebyśmy się nie dowiedzieli, jaki zgromadził majątek. Przed wyborami w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość, wiedząc, że to jest problem polityczny, przygotowało nawet ustawę, która zakładała ujawnienie majątków, które należą do żon, małżonków, do członków rodzin polityków, sugerując, że w ten sposób pani Morawiecka ujawni swój majątek. Tydzień po wyborach wygranych przez PiS ta ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i no, można wiedzieć, jaki będzie efekt, została przez Julię Przyłębską unieważniona. W związku z tym dzięki dziennikarzowi Onetu, Jackowi Harbukowiczowi, mogą państwo dzisiaj się dowiedzieć, jakim majątkiem dysponuje Mateusz Morawiecki, jakim majątkiem dysponuje jego żona. To jest czas, kiedy premier Morawiecki powinien stanąć w prawdzie, ujawnić, jaki majątek ma nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Niedawno wzywał Donalda Tuska do ujawnienia majątku, więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby premier zrobił dokładnie to samo. Dlaczego tego nie zrobi? Z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, dorobił się jako zagraniczny bankster, a tak nie pasuje do linii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, nie pasuje do linii PiSu człowiek tak majętny na czele rządu. Premier w ten sposób stał się zakładnikiem doktryny politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która po prostu nie pozwala być zamożnym politykiem. A zamożnym politykiem jest nie tylko Morawiecki, nie tylko on w Prawie i Sprawiedliwości inwestuje w nieruchomości. Proszę śledzić Onet, będziemy o tym pisać w najbliższych dniach.